Chciałbym teraz oddać głos doktorowi Mateuszowi Machejowi z Instytutu Misesa, który opowie nam, przedstawi alternatywę, co zamiast Europejskiego Banku Centralnego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo za przyjście na tą konferencję. Może sobie pozwolę kontynuować tradycję taką komisyjną trochę bardziej, którą rozpoczął Pan Poseł. Odpowiadając na pytanie, co zamiast EBC, musimy się najpierw zapoznać z pozycją wobec EBC. Wobec EBC. A bliżej. No i jak to z opozycją każdą bywa, gdy się przyjrzymy, to opozycja ma taki bardzo tęczowy charakter. Znaczy różnorodność poglądów opozycji jakiejkolwiek, to samo dotyczy opozycji wobec EBC, różnorodność poglądów jest ogromna. Dużo większa niż przy jakiejś opcji, która obecnie obowiązuje. To nie tylko w świecie politycznym, ale gdziekolwiek, tak, gdzie buduje się opozycja, to ta opozycja ma bardzo, bardzo różnorodny charakter. I mówiąc o tym, co byłoby rozwiązaniem alternatywy wobec EBC, ja chcę się skupić na takim rozwiązaniu w istocie konkurencyjnym, wolnokonkurencyjnym, wolnorynkowym. Mianowicie, co zamiast EBC? Wolna konkurencja. Wolna konkurencja. Jak miałaby ta wolna konkurencja wyglądać? No to oczywiście nie możemy idealnie przewidzieć tego, jak będzie wyglądać wolny rynek, czy jak będzie wyglądać rozwiązanie iście konkurencyjne. Możemy tylko sobie wyobrazić mniej więcej na podstawie jakichś doświadczeń historycznych, które znamy sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset lat, jak teoretycznie mógłby funkcjonować wolny rynek pieniężny. I to, że nie mamy idealnej odpowiedzi na to, jeszcze nie oznacza, że ta odpowiedź nie jest korzystna, czy to, że to rozwiązanie alternatywne, które zaproponujemy, nie jest korzystne. Tak? Możemy sobie na przykład wyobrazić, jak mieliśmy w Polsce jakiś monopol po Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wprowadzono monopol w Polsce i pojawia się jakiś szaleniec, który mówi, a gdyby tak ten monopol zlikwidować, wprowadzić wolną konkurencję. No teraz mógłby usłyszeć pytanie, no ale co zamiast? No zamiast, tak? Załóżmy, mieliśmy monopol energetyczny w Polsce i ktoś przychodzi z pomysłem, żeby ten monopol energetyczny, zły przykład, ale jest monopol energetyczny, dobrze. No na przykład monopol paliwa, zły przykład, dobrze. No to na przykład monopol służby, też służby zdrowia, zły przykład. No dobrze, monopol w telekomunikacji na przykład, tak wreszcie się coś znalazło. I przychodzi ktoś z pomysłem i mówi, a gdyby tak zlikwidować monopol telekomunikacji polskiej, albo gdyby tak zlikwidować monopol Centertela, który sprawił, że w Polsce telefon kosztował na przykład 50 milionów jeszcze przed denominacją. Gdyby tak zlikwidować ten monopol, to zaraz mógłbym usłyszeć, no ale co zamiast? Jak sobie wyobrazić na pewno rozwiązanie? No to oczywiście nie da się go zaplanować, dlatego że konkurencja ma to do siebie, że rozwijają się bardzo różne formy ze strony producentów, są oferowane bardzo różne rozwiązania i tak samo byłoby mniej więcej w wypadku wolnego rynku pieniężnego, który powinien, znaczy, który należałoby wprowadzić nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Czyli zamiast EBC, gdy zadajemy pytanie, co zamiast EBC po prostu wolna bankowość i wolna konkurencja. Jak w sektorze bankowym, w sektorze produkcji pieniądza. Co nam doświadczenie historyczne mówi o tym, jak taki system mógłby wyglądać? Myślę, że mamy dwie wskazówki generalnie. Jedną sprzed kilkudziesięciu i kilkuset lat, a drugą z ostatnich kilku lat. Ta bardziej wiekowa historia, o której już wspominali moi przedmówcy, dotyczy standardu złota tak zwanego, czy generalnie systemu pieniężnego opartego na kruszcu. Kruszec, złoto, srebro to były waluty, które się wykształciły spontanicznie w obrocie gospodarczym. To, co było ich cechą charakterystyczną, to, że miały namacalną jakąś wartość. To, co głównie odróżniało system, który zaistniał po walucie kruszcowej, który istnieje dzisiaj, od samej waluty kruszcowej, to, co go odróżniało, to właśnie to, że nie istniała ta możliwość kreacji pieniądza praktycznie z niczego, praktycznie z powietrza. Można powiedzieć, że właśnie nie był to pieniądz dekretowany. Na dzisiaj mamy pieniądz dekretowany. Jego produkcja odbywa się za pomocą, tak to jest fiat money po angielsku, ładno piszemy fiat od łacińskiego, niech się stanie, że mamy produkcję taką magiczną wręcz. Powiadamy zaklęcie, abrakadabra, 100 milionów dolarów. Milionów. 100 miliardów dolarów, abrakadabra. Czy właśnie
pan poseł wspominał tą historię z Draghi, o tym, że można po prostu wykreować pieniądze, nie ma problemu. Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, jaka to jest ogromna siła, możliwość kreacji pieniądza z niczego. Ja pamiętam, jak już mówimy o takich przypadkach trochę anegdotycznych, pamiętam przesłuchanie Bena Bernankego, czyli prezesa, byłego prezesa Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden z parlamentarzystów przesłuchiwał go, bo tam bank centralny zdaje raporty i jeden z parlamentarzystów go przesłuchiwał. Jak to ta procedura kreowania tych kilkuset miliardów dolarów, które zostały wytworzone, to jak gdyby ta procedura się odbywa? I to było jedno pytanie zadane i zaraz szybko zadane drugie pytanie. A czy pan w ogóle ma te kilkaset miliardów? Skąd pan w ogóle je ma? I powiedział właśnie Ben Bernanke, jak odpowiadał tylko, odpowiadał tylko na pierwsze pytanie, ale już słysząc to drugie pytanie, było można tylko zobaczyć jego taki uśmieszek Hanna Solo trochę. Taki, że czy ja mam z tym miliardy? Oczywiście, że mam. Tak, tylko nie dlatego, że je zgromadziłem z oszczędności ludzi, tylko dlatego, że mam siłę monopolistyczną, mam tą władzę, która pozwala mi na kreowanie pieniędzy. Więc jedno doświadczenie historyczne, wracając do tego głównego wątku, jedno doświadczenie historyczne, które mamy a propos tego, jak mógłby wyglądać wolny rynek pieniędzy, to jest to doświadczenie związane z walką kruszcową. Drugie doświadczenie historyczne z ostatnich lat, co do którego ja jestem osobiście sceptycznie nastawiony, ale nie wypowiadam się, bo nie wiem dokładnie, jak funkcjonuje ten system, nie jestem jego ekspertem. To jest waluta, o której Państwo pewnie wielu już słyszało, to jest waluta Bitcoin, czy generalnie waluty cyfrowe. I tak jak mówię, chociaż generalnie jestem trochę sceptycznie nastawiony, to sama idea Bitcoina, czy to jak widzimy, jak on w tej chwili funkcjonuje, mniej więcej nam pokazuje, jak możemy było sobie wyobrazić także funkcjonowanie wolnego rynku pieniężnego. Bo Bitcoin funkcjonuje generalnie tak, że jak karty zbliżeniowe, tak? Macie Państwo wszyscy telefony i z telefonami wchodzimy do sklepu i zapłaciliśmy, tak? Idziemy do innego sklepu i zapłaciliśmy, tak? Co jest charakterystyczne przy Bitcoinie, to jest to, że on udaje, to jest system oparty na algorytmie, który trochę udaje standard złota. Dlatego, że po pierwsze jest to system, w którym nie można dowolnie kreować bitcoinów. Tak jak mówię, tak twierdzą jego twórcy i wielcy zwolennicy. Nie wiem, czy na pewno tak jest. To już nie chcę wchodzić w paradę panu doktorowi Michałowi Szymańskiemu, który trochę o tym będzie więcej opowiadał. Ale zakładając, że tak jest, że Bitcoin rzeczywiście mimikuje standard złota, to właśnie dwie cechy. Po pierwsze, nie można kreować go na zawołanie. Po drugie, jego podaż się zwiększa według tam ustalonych wcześniej reguł i w pewnym momencie nastąpi nasycenie. Nie będzie można go już więcej zwiększać, więc rzeczywiście przypomina to znacząco standard kruszcowy, czy standard złota. I ktoś mógłby powiedzieć, ale co to za różnica, czy ja mam kartę PayPass, tam jakąś zbliżeniową, czy ja chodzę z telefonem komórkowym. No różnica jest jedna właśnie zasadnicza, mianowicie taka, że nie jest to system pieniądza dekryptowanego, takiego, w którym możliwość jego produkcji jest całkowicie oderwana od realiów rynkowych. I w systemie waluty kruszcowej produkcja pieniądza jest ściśle powiązana z kosztami jego wytworzenia, z tym, że to nie jest tak, że my sobie złoto wydrukujemy, tylko musimy zainwestować w technologię, w górników, w dyrektora kopalni. I z każdym razem, im głębiej pod ziemię schodzimy, tym bardziej będzie to nas kosztować. I w swojej działalności jesteśmy ograniczeni budżetowo i zasobami. Nie możemy złota wytworzyć tyle, ile nam się tego podoba. I sam proces produkcji tego złota jest podatny na kalkulację ekonomiczną. Liczymy, ile kosztów jest potrzebne do tego, żeby wydobyć go i jakie mamy spodziewane korzyści. W systemie obecnym, dzisiejszym, czy to mamy waluty narodowe, czy walutę europejską, nie mamy takiej sytuacji. Koszt produkcji pieniądza jest całkowicie oderwany od jego siły nabywczej, od nominału, który wygenerujemy. I ta jedna drobna rzecz, właśnie to wydawałoby się, prawda, w praktyce codziennej obracamy banknotami, banknoty też pewnie były przy standardzie złota, obracamy pieniędzem elektronicznym, pieniądz elektroniczny też by był przy standardzie złota, Bitcoin jest pieniądzem elektronicznym, ale jedna główna zasadnicza cecha różniąca Bitcoin i złoto od obecnego systemu to jest to, że nie ma pieniądza dekretowanego takiego, który może być wygenerowany rzuceniem zaklęcia, który nie jest generowany przez karter publiczno-prywatny założony przez banki komercyjne czy sterowany przez banki komercyjne, na czele którego stoi bank centralny, czy to właśnie w przypadku waluty narodowej, czy to w przypadku waluty europejskiej. I właśnie ta główna cecha
powoduje wszelkie problemy, które się wiążą z jednej strony z wahaniami makroekonomicznymi, z kryzysami, a z drugiej strony z przepychankami wokół tej waluty. Dlatego, że cały kryzys finansowy tak zwany po 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, po 2009 roku w Europie, w zasadzie sprowadza się do problemów wiążących się z generowaniem tego pieniądza w sposób całkowicie oderwany od jego kosztów produkcji, od racjonalności ekonomicznej. W Stanach Zjednoczonych to poskutkowało wykrywaniem pieniędzy na tak zwaną bańkę na rynku nieruchomości, na sfinansowanie projektów inwestycyjnych, które się okazały całkowicie nietrafione, na rozbudowanie sektora finansowego w takich jego miejscach, które w normalnych warunkach byłyby zupełnie nieopłacalne. To jak gdyby dotowało zupełnie nieopłacalne nie tylko te procesy inwestycyjne realne w sferze produkcji domów, ale też procesy związane z rozbudową samego sektora finansowego, coś co się negatywnie określa financialization. Z wymową mam problemy i po polsku, po angielsku, ale jest finansjonalizacja, jakoś tam. To, co się negatywnie nazywa w literaturze właśnie przyrostem sektora finansowego, który sam w sobie jest produktywną działalnością, natomiast w momencie, w którym on jest właśnie sztucznie dotowany, no to oczywiście się sztucznie rozrasta, tak jak mieliśmy nadzatrudnienie w gospodarce realnego socjalizmu, tak samo mamy nadzatrudnienie w tym sektorze finansowym, który sam w sobie ma spory potencjał produkcyjny i produktywny. To było w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony w Europie mieliśmy analogiczną bańkę, tylko że nie na derywatach i instrumentach pochodnych związanych z rynkiem nieruchomości, tylko na instrumentach finansowych związanych z finansowaniem deficytu i długu publicznego. Kraje zagrożone tak zwane, Portugalia, Włochy, Hiszpania i Grecja, no to mieliśmy do czynienia z bańką, tak jak była bańka na derywatach w Stanach Zjednoczonych, tak mieliśmy bańkę na długu publicznym tych krajów. Wiążąco się właśnie z tym, że Bank Centralny Europejski, który ma zdolność do kreacji pieniędzy, coś o czym sobie nagle wszyscy przypominają, jak jest kryzys, tak? Jak jest rozwój, jak wszystko świetnie idzie, to nikt jak gdyby o tym nie mówi. Nagle jak się zaczyna kryzys, to się okazuje, że Bank Centralny ma siłę właśnie monopolistycznej kreacji pieniądza. Z tego względu, że właśnie Bank Centralny się zaangażował na rynku zaangażował na rynku długu tych krajów, to spowodowało bańkę na tym długu. Do tego dochodzi Irlandia, ale Irlandia to jest troszeczkę inny przypadek, bo Irlandia miała coś bardziej analogicznego do sytuacji amerykańskiej, bo najpierw miała bańkę w sektorze bankowym, która się skończyła tym, że dług publiczny się zwiększył radykalnie, bo państwo wkroczyło i zaczęło wspierać upadający sektor bankowy, który mógł się rozsypać. Rozsypał się na Islandii i jakoś katastrofy z tego powodu nie było. Także i tak główna właśnie zmiana, fakt, że przeszlibyśmy do waluty, której produkcja jest po pierwsze ekonomiczna, to znaczy związana z realiami właśnie gospodarczymi, jest ograniczana jakimiś regułami gry konkretnymi, a nie wolą polityków i wolą świata politycznego, to sprawiłoby, że zupełnie inaczej wyglądałaby organizacja rynku finansowego i rynku nieruchomości i również zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja budżetowa, bo to byłby potężny cios w serce. Z tego też sobie trzeba zdawać sprawę, że wprowadzenie wolnego rynku pieniężnego to by był cios prosto w serce świata politycznego, prosto w sytuację fiskalną wielu krajów, mianowicie rządy już nie mogłyby mieć tak wysokich wydatków budżetowych, jak mają dzisiaj. I to jest również jedna z przyczyn, dla której najpierw powstał Europejski Bank Centralny, a nie europejski budżet, znaczy europejski budżet oczywiście jest, ale nie powstał taki jak gdyby rząd europejski jeszcze, tak? No najpierw będziemy mieli walutę wprowadzoną, a potem dopiero za jakiś czas może dojdzie do, może nie, zobaczymy, do powstania rządu europejskiego, który będzie wspierany tym bankiem centralnym, kreującym właśnie pieniądze, dodatkowo stymulującym emisję długu przez taki właśnie przyszły rząd europejski. Czy do tego dojdzie, to oczywiście się przekonamy za jakiś czas. Na koniec jeszcze taka właśnie, jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę a propos wykształcania się standardów na rynku, bo jednym z argumentów przeciwko, czasami jak słyszę konkurencji walutowej, jest taki argument, że nie może być konkurencji na rynku walutowym, bo dobrze jest mieć ten jeden pieniądz, tak? Dobrze jest mieć pieniądz, który nie ma dużych kosztów transakcyjnych, który nie ma
ma ryzyka kursowego, a jeżeli prowadzimy wolny rynek, to każdy będzie emitować własne pieniądze, każdy, nie wiem, nie tylko każdy kraj, ale każde województwo, każdy powiat, każde miasto i będzie jeden wielki chaos, bo będziemy mieli tysiące walut i nie będzie jak kalkulować. No ale jak to wchodzi właśnie historia pieniężna świata, to raczej jest coś odwrotnego. To, że mamy konkurencję jakąś, logika konkurencji jest następująca. Konkurencja służy konsumentom. I im większa jest konkurencja, im mniejsza jest monopolizacja, tym bardziej sprzyja to konsumentom, tym większą wartość to wytwarza dla konsumentów i tym większe dostosowanie po stronie producentów do potrzeb konsumentów. I to samo się tyczy właśnie standaryzacji na rynku pieniężnym. Jeżeli historia pieniądza mogłaby nas czegoś nauczyć, to to, że na rynku właśnie wykształca się spora tendencja do standaryzacji. Wykształcenie się pieniądza kursowego złota i srebra równolegle, na całym świecie praktycznie. To nie jest efekt jakiegoś dekretu odgórnego. Owszem, państwa się mieszały w sferę produkcji pieniądza od zawsze. Do tego nie ma wątpliwości. Chciały być właścicielami kopalni, potem właścicielami mętnic i nawet będąc właścicielami kopalni i mętnic, to jeszcze psuły monetę, bo jeszcze ich było za mało, tak? Bo były ograniczone technologicznie, więc trzeba było jakoś ludzi zacząć oszukiwać, bić nominał o mniejszej zawartości kruszcu. Więc ta przepychanka rządu w stronę zwiększania swojej władzy oczywiście była obecna zawsze. Mniej lub bardziej, co jakoś tam na standaryzację wpływało, ale nie zmienia to faktu, że mimo istnienia właśnie większej konkurencji, to ta tendencja do standaryzacji występowała. I nie ma co się dziwić, no tak jak obecnie też występuje tendencja do standaryzacji na przykład w sektorze elektronicznym, tak? Też występowała standaryzacja, już w kasetach wideo występowała standaryzacja, potem z płytami CD, z płytami DVD. Teraz też z systemami elektronicznymi rozmaitymi, tak? Mamy tendencję do standaryzacji, mimo że nikt nie narzuca jednego konkretnego rozwiązania tak naprawdę, chociaż znowu tutaj zaraz może powiedzieć, że są jakieś regulacje, które tam w pewnym stopniu standaryzację wymuszają. Owszem, ale nie zmienia to fakt, że rynek też ma tendencję jakąś do standaryzacji. Chodzi o VHS, to standard nauczyła branża to. Bo generalnie rzecz biorąc, drugi był lepszy technologicznie. A. Nie wiem, nie śledziłem. To jest prawda, to jest za mało. Także to nie jest tak właśnie, że jak decentralizujemy i wprowadzamy konkurencję, to od razu system się totalnie anarchizuje, że tak powiem. Także nie ma w ogóle standardu, że jak wprowadzimy konkurencję, to nagle nie wiem, ludzie zaczną używać tysięcy języków i nie będą w stanie się porozumieć. Tak, kolejny przykład, angielski też, prawda, jest pewnym standardem, który wyrasta w gospodarce uniwersalizującej się, globalizującej. Co nie jest wcale wymuszane jakąś regulacją, tak, że wszyscy musimy używać języka angielskiego. Nie, przeciwnie, to jest coś naturalnego, co też wynika z procesów dobrowolnych i rynkowych. Tak samo byłoby w sferze pieniądza. Jakaś tendencja do uniwersalizacji, do standaryzacji tak, żeby występowała i prawdopodobnie mielibyśmy standard, czego uczy nas historia, tak jak mówię, mielibyśmy standard dużo bardziej uniwersalny niż standardy, które wprowadziły państwa, na przykład dezintegrując się kompletnie i wprowadzając waluty narodowe w wieku XX, odrywając je w całości od jakiegokolwiek powiązania wobec złota. Także kończąc już moje krótkie wystąpienie, co zamiast ABC? Zamiast ABC wolna konkurencja i z tą wolną konkurencją wiązałoby się wiele korzyści i wcale nie mielibyśmy rozbicia, anarchizacji, współpracy międzynarodowej, współpracy handlowej. No a jego główną zaletą tego rozwiązania konkurencyjnego byłoby to, że pozbylibyśmy się tej renty mędniczej, tego właśnie przywileju, który jest zarezerwowany dla polityków i świata banków do kreowania dowolnych ilości pieniędzy, co zaburza naturalne procesy rynkowe.